Muszę dziś przyznać, że numerem jeden wśród naszych tematów jest upał. O nim rozmawiają wszyscy, ostrzegają synoptycy i lekarze. Początek lata już jutro, więc do życia z wysokimi temperaturami musimy jakoś przywyknąć. Według prognoz w ciągu najbliższych dni temperatura powietrza może znacznie przekraczać 30 stopni Celsjusza. Słońce, ciepło i wakacyjny klimat wielu cieszą. Jednak korzystając z uroków letnich miesięcy, warto pamiętać, że tak upalne dni mogą być również bardzo niebezpieczne dla zdrowia. O czym opowie teraz Fatima Orlińska. Kurtyny wodne ustawiane niemal we wszystkich miastach to już oczywistość. I jak można zaobserwować, mieszkańcy chętnie z nich korzystają. Super rzecz, jak dla mnie. Do tego butelka wody w ręce, kapelusz na głowie i koniecznie odrobina cienia. Najlepiej w pobliżu wody. Tak radzą sobie ci, którzy upały muszą przetrwać w centrum dużych aglomeracji. Noszę wachlarz, także jak tylko mogę, to wtedy korzystam z tego. No i piję wodę. Ciężko się radzi, ale trzeba uciekać do cienia. Jeździ się rano specjalnie do sklepu pozałatwiać, żeby nie upały. Wiatrak w domu jest. Butelka wody jest. Zawsze? A kapeli nie ma. Zawsze, zawsze woda. O czym jednak warto pamiętać, ponieważ nakrycie głowy chroni przed jej nadmiernym przegrzaniem. Dodatkowo osłania skórę twarzy i oczy przed promieniowaniem UV. Podczas upałów szczególnie należy zadbać o serce, zwłaszcza osoby, które mają zdiagnozowane schorzenia kardiologiczne. Z brytyjskich badań wynika, że podczas ciepłych letnich nocy wyjątkowo narażeni na zawał serca są mężczyźni po 60 roku życia. Upał przyczynia się również do szybszej utraty płynów i zaostrzenia niektórych chorób przewlekłych. W tym czasie również karetki pogotowia do pacjentów wyjeżdżają zauważalnie częściej. Przede wszystkim są to pacjenci, którzy zgłaszają osłabienie, którzy zgłaszają zasłabnięcia gdzieś w przebiegu wyjścia na zakupy czy wyjścia na spacer, mówią o zawrotach głowy. Często spotykamy się wtedy z odwodnieniem, z zaburzeniami elektrolitowymi, zaburzeniami rytmu serca, też wynikającymi przede wszystkim z odwodnienia i z zaburzeń elektrolitowych. Te upały są najtrudniejsze dla przede wszystkim osób starszych. Wynika to z wielochorobowości u nich, no ale także osób, które no, są obciążone chorobami układu sercowo-naczyniowego, czy to przewlekłą niewydolnością serca, czy żylną chorobą zakrzepowo-zatorową. Warto pamiętać, że wysokie temperatury mogą być uciążliwe, ale i niebezpieczne nie tylko dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego. Równie duży dyskomfort odczuwają czworonogi. Przede wszystkim pies czy kot powinien mieć stały dostęp do świeżej, chłodnej, ale nie bardzo zimnej wody. Ograniczamy spacery do minimum. Jeżeli mieliśmy 4 spacery, starajmy się je robić w takich godzinach, gdzie ta temperatura nie przekracza tych 25-26 stopni Celsjusza. Czyli róbmy je bardzo wcześnie rano i bardzo późnym wieczorem, nawet po prostu w nocy. Pamiętajmy też, że my chodzimy w butach, a niestety asfalt czy też kostka na chodnikach się nagrzewa. Wybierajmy takie miejsca, żeby pies mógł jednak pochodzić po chłodnej trawie. Więc to są takie najważniejsze rzeczy. Jeżeli zabieramy psa na dłuższy spacer, to miejmy ze sobą nie tylko dla siebie wodę, ale także wodę dla naszego pupila. Według danych z 2022 roku w Polsce w wyniku przegrzania organizmu zmarło ponad 750 osób. Do najczęstszych przyczyn zgonów w tym okresie należy udar cieplny, udar słoneczny czy zawał serca.